Panie burmistrzu, niedawno w Urzędzie Wojewódzkim odebrał pan promesę na kolejne pieniądze, które pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Ulice w Mieroszowie będą remontowane. Tak, panie redaktor, ja się bardzo cieszę, że taki odcinek ulicy Mickiewicza, to jest od skrzyżowania ulicy Chorzej do ulicy Przejazd, w sumie odcinek ponad 200 metrów bieżących, ale bardzo znaczący dla mieszkańców Mieroszowa, ponieważ jest na tyle uszkodzony i na tyle nieprzejezdny, że ciągle mieliśmy jakieś problemy i na to otrzymaliśmy środki w wysokości 335 tysięcy złotych i będziemy realizowali to zadanie. Już mam nadzieję, że 23 września wyłonimy wykonawcę tych robót. To jest bardzo ważna ulica w Mieroszowie z uwagi na to, że to jest ulica, która prowadzi do mieroszowskiego rynku. Więc dla mnie te środki finansowe spadły, jak to się mówi, jak deszcz, ale złoty z nieba, więc ja się bardzo cieszę. Ale przecież Mieroszów aplikował o te pieniądze. Tak, panie redaktor, oczywiście aplikowaliśmy o te pieniądze i nie tylko o te pieniądze, jak również i o środki finansowe na mosty, które będziemy realizowali w Sokołowsku i w Unisławiu Śląskim. I ja się cieszę, że taki fundusz tych dróg samorządowych powstał, ponieważ na rok 2020 już przygotowałem wiele takich projektów i mam projekty budowlane, więc aplikowałem o kolejne drogi, które mam nadzieję, że znajdą się w przyszłorocznym budżecie gminy, jak również takie środki z tego Funduszu Dróg Samorządowych otrzymamy. Rozmawiając z włodarzami okolicznych gmin, usłyszałam, że będą pewne problemy ze zrealizowaniem właśnie tych inwestycji, a ma to związek z pogodą, no bo jednak proces przebudowy tych dróg, wyłonienie wykonawcy to trwa. Zdążycie? Panie redaktor, właśnie i tutaj dosyć tak ostrożnie do tego też podchodziłem, bo zdawałem sobie sprawę, że aplikowaliśmy w miesiącu marcu, a my to teraz otrzymaliśmy praktycznie na początku września, więc no też się obawiam, ale tutaj mam nadzieję, że to są dosyć mniejsze odcinki dróg, bo mamy tutaj akurat ponad 200 metrów, więc powinniśmy to zrobić. Natomiast mosty nie powinny być dla nas jakimś utrudnieniem. Natomiast zdaję sobie sprawę, że ruszyła i trwają prace przy obwodnicy Wałbrzyskiej i tam wszyscy wykonawcy są zgrupowani, to są podwykonawcy, wykonawcy, w związku z tym na pewno będą tego typu problemy, ale mam nadzieję, że to wykonamy.